Jest rzeczywiście kampania wyborcza. Lubań jest w okręgu dolnośląskim i w okręgu, razem z tym okręgiem jest również Opolszczyzna. Dzisiaj jestem z wizytą w Lubaniu. Będziemy rozmawiać na szereg różnych tematów. Oczywiście wspaniałe dwa momenty, dwie uroczystości, które są bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców, którzy tutaj żyją. Mianowicie pierwsza kwestia to jest uroczyste przekazanie do użytkowania drogi powiatowej relacji Platerówka-Grabiszyce. Więcej pewnie pan starosta więcej na ten temat powie. My cieszymy się, że udało się tutaj tą drogę zrobić. I wreszcie wizyta studyjna w Łużyckim Centrum Medycznym w Lubaniu, ponieważ tam jest druga bardzo dobra wiadomość, mianowicie otwarcie nowego oddziału, który zresztą o takim profilu, który też jest w wielu miejscach w Polsce bardzo wyczekiwany, a biorąc pod uwagę markę, jeśli idzie o ortopedię tutaj w Lubaniu, to rzeczywiście bardzo wielki dla mnie zaszczyt i honor dzisiaj będzie być na tej pięknej uroczystości. Pozdrawiam oczywiście mieszkańców Lubania. My tutaj przez wiele, wiele lat prowadziliśmy sprawy również w biurze poselskim. Wiele spraw spływało do mojego głównego biura, które jest w mieście, z którego pochodzę. Różnych spraw, problemów, takich jak i w innych miejscach, ale bardzo się cieszę, że dzisiaj udało mi się do Lubania przyjechać i uczestniczyć w tych bardzo, bardzo zacnych uroczystościach. I oczywiście króciutkie będę miała też spotkanie ze swoimi działaczami, zwolennikami. To już takie typowo kampanijne. Pani minister, 13 miesięcy temu zamknięty został areszt śledczy w Lubaniu. No i są same duże, duże znaki zapytania, co dalej z tym ładnym obiektem. Tak, ja, pan starosta też bardzo często ze mną rozmawiał na ten temat. Była też odpowiednia korespondencja. Z tego co wiem, jest pomysł, bo to jest kwestia zagospodarowania tych nieruchomości, które pozostały, ale też pewnego celu, który mógłby być realizowany. I z tego co wiem, w tej chwili trwają rozmowy pomiędzy panem starostą a Ministerstwem Obrony Narodowej. I myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Mam wielką nadzieję, że te sprawy będą sfinalizowane i Wojska Obrony Terytorialnej będą miały tutaj też swoje możliwości swojego działania. Wojska Obrony Terytorialnej rozwijają się na terenie całego kraju i uważam, że jest to bardzo dobry kierunek, jeśli idzie o młodych ludzi, ale przede wszystkim jest to ważne z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa naszego kraju. To jest niezwykle ważne, bo w sytuacji, kiedy rozpoczynaliśmy rządy, tak naprawdę polska armia mieściła się na połowie Stadionu Narodowego. Natomiast wobec tego, że jesteśmy członkiem NATO i że Amerykanie traktują nas naprawdę w sposób bardzo poważny, nie tylko wszyscy członkowie NATO, również nasza armia powinna się rozwijać nie tylko w zakresie zawodowym, ale również przede wszystkim w zakresie obrony terytorialnej. Zresztą często rozmawiając z młodymi ludźmi, 17-18-latkami, oni chcą służyć w armii, chcą znać zasady obsługi broni, mają jakby tutaj naturalne zdolności ku temu i to bardzo ważne, jeżeli taka jednostka, a wszystko to wskazuje, że może tak być, powstanie w Lubaniu, to na pewno będzie to wielki powód również do tego, że Lubań będzie miał swój bardzo duży wkład w system obronny naszego kraju. Skoro o bezpieczeństwie, to ponad 200 milionów strat w ciągu ostatnich 8 lat zanotowano tutaj w tym obszarze wskutek powodzi. Mamy tutaj górską rzekę Kwisa. No są starania, aby ją zaopatrzyć w taki aktywny monitoring, żeby po prostu ludziom żyło się bezpiecznie. Tak, i bardzo się cieszę i chcę podziękować też panu staroście, dlatego że kwestia w ogóle ochrony przeciwpowodziowej na Dolnym Śląsku jest kwestią bardzo ważną. Przez lata, pamiętam przez 8 lat, kiedy byliśmy w opozycji, śledziłam te kwestie, szczególnie poprzez raporty Najwyższej Izby Kontroli, które były alarmujące, dlatego że w szczególności ówczesne Ministerstwo Ochrony Środowiska miało bardzo duże zapóźnienia w inwestycjach, szczególnie które miały przeciwdziałać zjawiskom, które były, no, można powiedzieć, jedną z największych katastrof Dolnego Śląska. Pamiętamy choćby powódź w 1997 roku i to jak wiele regionów, w tym oczywiście Wrocław, Opole, Racibórz, inne duże miejscowości ucierpiały, ale i też wiele, wiele miejscowości na terenie Dolnego Śląska. I cieszę się, że przede wszystkim działaniem pana starosty w tej chwili te środki, które zostały przeznaczone, będą mogły służyć poprawie bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na tym terenie. I będzie to kwestia projektu sieci obserwacji hydrologicznej na tych najbardziej niebezpiecznych ciekach
wodnych i na pewno będziemy też dzisiaj o tym rozmawiać. Czy jest zaplanowane jakieś realne wsparcie dla powiatu lubańskiego? Zawsze jest, pani redaktor, dla tego typu projektów, jeśli idzie o w tej chwili o wszelkie fundusze i z tego co wiem, pan minister Kowalczyk kładzie na to w tej chwili szczególną uwagę. Rozmawiamy również o rzece Odrze, również o różnych zbiornikach, które w tym całym systemie mają też kluczowe znaczenie, ale mamy też Wody Polskie, które z tego co wiem cieszą się w tej chwili, czy praca w tym zakresie, współpraca cieszy się dobrą opinią wśród samorządów, z czego bardzo się cieszę. Jest to twór, który, czy organ, który powołaliśmy i mamy nadzieję, że tutaj wszelkie, bo to jest też traktowane jako system, prawda, jako część pewnego systemu i będzie on kompleksowo rozwiązywany. To jest bardzo poważna sprawa, od lat zaniedbywana. Pani minister, wszyscy, którzy przemieszczają się A4, no stali przynajmniej raz kiedyś w korku, pani chyba dzisiaj też stała. Też stałam, ale z powodu takiego, że po prostu był mały karambol. Kiedy możemy się spodziewać realnych decyzji dotyczących przebudowy tego odcinka dolnośląskiego, w szczególności no, do Krzyżowej choćby? Przecież państwo wiecie, że to, co przeznaczamy w tej chwili, nie tylko tylko jeśli idzie o środki unijne, bo te wchłaniamy w sposób, można powiedzieć, wzorcowy. Ostatnio na posiedzeniu rządu pan minister Kwieciński przedstawiał właśnie w zakresie chociażby nie tylko dróg, ale też innych obszarów poziom wchłaniania przez Polskę jako jeden z najlepszych i najbardziej modelowych, oczywiście przy współudziale środków własnych samorządów i to jest naprawdę wielkie dzieło, które powstaje w Polsce i mam nadzieję, że jeżeli tutaj będzie dołożone, ta współpraca będzie nadal, a wiem, że plany w tym zakresie są, to przede wszystkim też są fundusze różnego rodzaju, to co pan minister Adamczyk robi w tej chwili w celu poprawy, to już widać w całym kraju, poprawy komunikacji. Tych zadań jest bardzo wiele w całej Polsce. Miasta czekają na obwodnice, które przez lata nie były realizowane, chociażby sama stolica, prawda, przez 70 lat po wojnie nie miała swojej obwodnicy. Podobnie było z Wrocławiem, więc my te zapóźnienia odrabiamy, ale myślę, że tutaj również w zakresie A4 te zapóźnienia, bo ta droga, podobnie jak już inne, nawet jeżdżąc dzisiaj bardzo, bardzo wiele po Polsce, widzę, że już nawet jeżeli weźmie pod uwagę A2 czy A4 dalej w kierunku Krakowa, to one już by się prosiły, żeby były już trzypasmowe, prawda, że już w tej chwili cywilizacja, to, że mamy coraz więcej pojazdów, to, że czasami w rodzinie są już 2-3 pojazdy, nie tak jak było kiedyś, więc normy, które kiedyś były normami być może odpowiednimi, dzisiaj już trzeba będzie zmieniać i trzeba będzie weryfikować, po prostu jest coraz więcej pojazdów, coraz więcej ludzi porusza się na drogach. Ja się bardzo cieszę, że pani minister przyjęła zaproszenie i zechciała przyjechać do nas. Sądzę, że w ramach tego spotkania rzeczywiście będziemy rozmawiać o tych problemach, które nas niejako trapią, ale też pochwalimy się tym, co udało się nam już osiągnąć i zrobić. Pani minister przedstawiła te najważniejsze, że tak powiem, zagadnienia, które chcielibyśmy omówić, ale już w szczegółach. No i liczymy bardzo na wsparcie pani minister, gdyż to są problemy, które dotyczą tego obszaru, mieszkańców. No i co bardzo ważne, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, system ostrzegania o zagrożeniach, to jest coś bardzo, bardzo ważnego, zwłaszcza przy tych doświadczeniach, które mamy z ostatnich lat. I no niestety zjawiska u nas powodziowe wyglądają tak, że to nie sama rzeka, tylko powódź jest na zewnątrz rzeki, a więc gwałtowny opad, oberwanie chmury nadmiejscowe, dookoła słońce, a w Olszynie czy w Leśnej mamy miasto zalane. A więc to jest bardzo istotne, żeby mieszkańcy w tym momencie mieli możliwość korzystania z tego systemu wczesnego ostrzegania. Tutaj pani minister może na pewno bardzo, bardzo pomóc, gdyż w tej chwili ta sprawa jest w kancelarii premiera, u ministra Dworczyka, a więc można by było powiedzieć tak, że właściwie pani minister ma piętro niżej albo piętro wyżej. Równolegle kilka kroków dalej. Właśnie, więc liczymy na po prostu przedstawienie tego problemu. No i cieszymy się z tego spotkania, no i życzymy pani minister udanych rozstrzygnięć wyborczych.